Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj zapolujemy sobie. W zasadzie nie zapolujemy, ponieważ nie będziemy zdobywać żadnych multinarzędzi ani statków, a odwiedzimy miejsce, dzięki któremu będziemy w naszej nowej misji fabularnej mogli złożyć nasz kostur od razu jako S-klasę. Nie trzeba będzie ulepszać, podnosić. Wiadomo, trzeba będzie go naprawić, ponieważ otrzymujemy go uszkodzonego, plus dodać miejsca na technologię. Ale zaoszczędzimy sporo nanitów dzięki temu, że będzie to już S-klasa. Także, nie przedłużając, do dzieła. Dobra, jesteśmy na toksycznej planecie. Teraz co musimy zrobić? Musimy udać się dokładnie na koordynaty -69,65 łamane na -5,99, że wypadałoby wskoczyć w kokpit, żeby wiedzieć, gdzie lecimy. I zasuwamy. Zaraz przy portalu jest stacja komunikacyjna. Najprawdopodobniej będzie to miejsce, do którego możemy się udać, więc sprawdźmy. Zaoszczędzi nam to sporo czasu latania w atmosferze planety. No i dokładnie, jesteśmy na minus prawie że 69 i prawie że minus 5. Czyli dokładnie w miejscu, do którego chcieliśmy się udać. Jak widzicie, są tutaj dwie bojki, jest kapsuła desantowa, no i oczywiście informacja. Odpalmy teraz nasz skaner. I zerknijmy, czy faktycznie się uda. Wybierzmy złożenie kostura, ja sobie części już przygotowałem szybciej. Wy, jeżeli jeszcze nie skończyliście misji, będziecie je mieli z misji.
No i pięknie. Robiąc misję, udało mi się zdobyć C-klasę. Jak widzicie, na tej miejscówce od razu składamy eskę. Także nic, tylko tutaj wycieczki robić. Dobrze, ja sobie je wymienię, ponieważ niespecjalnie mi zależy na tym pierwszym. Tym oto sposobem mamy najnowszego multitoola S-klasy, praktycznie za damkę. Tyle, że trochę musieliśmy się pofatygować, żeby wykonać misję. No dobra. Tak króciutko tylko chciałem nadmienić, że jest taka możliwość, że nie musicie się bawić z klasą C, z klasą B, z klasą A, jeżeli będziecie mieli farta. Tylko wystarczy udać się na podaną planetę, na podane koordynaty i od razu składamy sobie eseczkę. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia.